Cześć wszystkim z tej strony, z Kena Encyklopedia Witam Was wszystkich serdecznie na dzisiejszym materiale. Wydaje mi się, że materiał ważny materiał, żeby poruszyć kilka kwestii zacznę od tego, o czym on będzie. Przedstawię Wam dzisiaj w tej części pierwszej połowę projektów, o których mówiłem na swoim kanale YouTube. To nie jest to, że ja sobie przejrzałem Koingeko i tam palnąłem coś. O, mamy jakiś projekt XYZ, tylko o projektach, które A były u mnie na kanale, ponieważ były to materiały w jakiś sposób sponsorowane, B były to projekty, które mi się po prostu osobiście podobały i nikt mi za to nie zapłacił, żeby one gdzieś tam na moim kanale zaistniały. Także wydaje mi się, że przedstawiam wam tu pełną transparentność w procentach, w kwotach. I w informacji przede wszystkim o tym, czy ja przez ten rok inwestowałem w te projekty, czy nie inwestowałem, i też dlatego to rozbiłem na dwa filmy. Bo wydaje mi się, że po prostu te materiały wyjdą długie. A wiem, że długich materiałów wy nie lubicie oglądać. Wyświetlenia to pokazują, utrzymanie widza, tak zwane, też spada, z czasem, więc po prostu szczerze chcę przelecieć przez te, przez te projekty i w parę słów o nich powiedzieć. Od razu mówię, nie ma tutaj wszystkich projektów. Część projektów oczywiście będzie w drugim filmie to raz. Jeszcze inna część projektów już była pokazana w filmie podsumowującym rok 2021. Te top 13 projektów, więc tam szukajcie innych projektów, o których po prostu nie mówiłem na dzisiejszym filmie i nie będę mówił na tym filmie kolejnym, w części drugiej. Jakby ktoś, ktoś tam próbował się po prostu doszukiwać pewnego rodzaju. Nie wiem, nieścisłości albo brakujących elementów w tej całości, wydaje mi się, że pokazałem tutaj wszystkie projekty, o których coś więcej mówiłem na swoim kanale przez ten cały rok 2021. Bo musiałem przelecieć tak naprawdę przez wszystkie swoje filmy z całego roku, zajęło mi to trochę czasu, żeby to ładnie uporządkować w Excela, policzyć to, poznajdywać ceny tych kryptowalut i tak dalej. I z takim filmem do Was dzisiaj po prostu przychodzę. Mam nadzieję, że pokażę Wam to. Pewien obraz tego, jak ten rok, przynajmniej w moim wykonaniu, wyglądał. Także, jeżeli takie materiały chcecie oglądać na moim kanale, zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję. No i przechodzimy do mięsa, jak to mówi Maciek z 321 Krypto. Lecimy z góry. Kolejność jest w miarę chronologiczna: to znaczy, te filmy, które widzicie teraz tutaj u góry, czyli np. przykład DeJoule B, to faktycznie gdzieś tam były filmy, które mówiłem o nich na początku roku. Nie mam tutaj dat. Zaznaczone, kiedy ja, tych, kiedy ja o tych projektach mówiłem. Natomiast, akurat w drugiej części tego materiału, będą filmy, gdzie tu będą takie dopiski ATH przed filmem. To znaczy, że o projekcie ja mówiłem na swoim kanale, a on już swoje ATH ma gdzieś tam dużo, dużo wcześniej. No i nagle jest tam strata kilkudziesięciu procent na tym projekcie. No sorry, ale ja o nim wcześniej po prostu nie mówiłem, nie wiedziałem o nim, albo w niego też nie inwestowałem. Najważniejsza według mnie tabelka, kolumna dla Was to jest to. Czy w dany projekt kolega wchodził, czy w niego nie wchodził? O kwotach nie będziemy sobie rozmawiać, bo to nigdy nie ma znaczenia. Koniec końców chodzi o to, czy wy wyciągnęliście z tego jakiś procent ze swojej inwestycji, czy wkład zabezpieczyliście. A to, czy zarobiliście na tym 100 zł, 1000, milion, czy 10 milionów, nie obchodzi mi to całkowicie i mam nadzieję, że was to też nie powinno obchodzić. W drugą stronę ja jestem tutaj z dala od pokazywania jakichś tam liczb i tak dalej, oprócz wartości procentowych bo po prostu mnie to w waszym przypadku nie interesuje i chcę, żeby w drugą stronę działało to podobnie. Zacznijmy więc od pierwszego projektu, od pierwszych dwóch tak naprawdę projektów, Julbi oraz Juldi. Były to tokeny, które działały na platformie Julswap. Ta platforma z tego co widziałem nadal działa, natomiast w przypadku tokena Julbi tego tokena już nie ma. Nie doczytałem się za bardzo, też nie poświęcałem nie wiadomo ile na to czasu, żeby się doszukiwać Wszystkich aktualnych informacji o każdym projekcie natomiast tego tokena już nie ma. Ja kiedy mówiłem o nim na materiale kosztował on 32 dolary 32,63. Nasz w szczycie kosztował on 313 dolarów. Teraz jego cena wynosi 0, bo tego tokena już nie ma. Przyniosą w szczycie 860% wzrostu procentowy wzrost na koniec roku. No minus 100% tutaj wychodzi, to jest jedyny chyba token, tak naprawdę gdzie te minus 100%. Zaistniało, bo to jest jedyny projekt, którego po prostu już teraz nie ma. Token. Czy kolega inwestował? Tak, inwestował, nie żałuje. Natomiast drugim tokenem w tej platformie jest Juldi. No tutaj wynik jest naprawdę mega. Dzień po publikacji filmu, znaczy w dniu publikacji filmu, to było 0,0043 dolara. Oczywiście wszystkie ceny w dolarach, jak zawsze. Dzień później to była połowa z tego, więc tak naprawdę ten procent. Procentowy wzrost do ATH można by było nawet policzyć w okolicach 20 tysięcy procent. Zostawmy już te szczegóły. To i tak jest tak zatrważająca kwota zwrotu z inwestycji, że myślę, że nie ma co tutaj o te parę procent się uspinać. Cena na koniec roku teraz, czyli niecałe 2,5 centa. ATH 75 centów i to ATH narastało, narastało, narastało. W pierwszym kwartale tego roku faktycznie ten token Julie no tak sobie rósł. I trafiłem praktycznie w idealny dołek na tym projekcie, dużo osób na tym zarobiło, kolega też zainwestował i wcale nie żałuję. Trzeci projekt Solana, troszkę o nim mówiłem, 3.45, kiedy pierwszy raz go omawiałem trochę więcej na swoim kanale. Wtedy Solana miała bardzo duże problemy, miała bardzo duże problemy zarówno z wypłatą tokenów z rundy jakiejś tam prywatnej, Część osób miała dostać tokeny, nie dostała tych tokenów. Powinien się wtedy wylać food. Ja mówiłem to na swoim odcinku. Aczkolwiek w foodu nie było. Jakim studentem ten token wzrósł wtedy o 40% chyba w ciągu jednego dnia, w sumie dzień przed publikacją. Ten token kosztował niecałe 2 dolary na koniec roku, czyli teraz jak ja o tym nagrywam, 174,5 dolara kosztuje ATH 259, niecałe 256. procentowe wzrost no to jest 7435% procentowy wzrost na koniec roku 4957%, czyli kolega inwestował? Nie. Tutaj wiele osób się może zdziwić, ale kolega w ten projekt akurat nie inwestował, także bardzo duży procent gdzieś tam przeszedł obok. Następnie mówiłem o projekcie Subsocial. Nadal z tego co przynajmniej sobie sprawdziłem, token nie istnieje, mieli go w ciągu miesiąca wtedy chyba wytworzyć. To była taka platforma, trochę taki Twitter oparty na blockchainie Polkadot. Tak to miało działać, ale z tego co przynajmniej ja sobie sprawdziłem, token nie istnieje, także nie ma co tutaj mówić o żadnej cenie, o inwestycjach, no bo nie było w co inwestować. Dalej, Job Finance, cena podczas publikacji filmu 5 centów, cena na koniec roku, czyli teraz 25, no i ATH 3,58, 7 do szczytu, zrobiło to od publikacji filmu 402 do tego momentu. Czy kolega inwestował? Tak. Także kolejny dość, dość smakowity wynik. Polka starter 88 centów cena na moim kanale. Chociaż chłopaki na Discordzie u mnie tutaj rozmawiali, jak ten Polka starter kosztował 7 centów, 10 centów, 12. I jakoś szczerze mówiąc, olałem wtedy ten temat. Zainteresowałem się nim później troszkę. No i w tym momencie ten projekt kosztuje 2,78 w szczycie, 7,51. Także też tutaj kilkaset procent do przodu można było wyjść. Czyli kolega inwestował tak. Pancake Swap, token tutaj od platformy Pancake. Od platformy Pancake skrót tutaj tak naprawdę to jest cake. 61 centów w momencie omawianie przeze mnie na kanale, 12 dolarów ponad w tym momencie ten projekt kosztuje, a Hamio na poziomie 44 dolarów. Także tutaj od filmu też 7000%, oczywiście od dołka do szczytu. Ja tylko wam pokazuję tą różnicę, tak wiadomo, że nikt nie, utrafi, nie trafi w dołek, nikt nie sprzeda na górce. Albo przynajmniej większość z nas nie trafi w dołek i nie sprzeda na górce. Natomiast do tego momentu nadal ten projekt jest na prawie 2000 wzrostu. Czy kolega inwestował? Nie. Jakieś tam drobne trady, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o jakąś większą inwestycję, to po prostu jej nie poczynił. Łyczek wody. No i tutaj projekt ASCO, ASCO Finance. Cena podczas publikacji 0,00378 w tym roku. Ja o nim mówiłem jeszcze w zeszłym roku, nawet osoby, które trzymały ten projekt w zeszłym roku to i tak są mega zadowolone. Cena w tym momencie 3 centy, ATH 43, nawet to ATH była na poziomie 60 paru centów, ale to była tylko taka szpila chwilowa, więc, więc tego tutaj nie liczę. Pokazuję Wam ceny z CoinGecko. ATH 11 ponad 1000%, obecnie 700%. Czy kolega ja inwestował? Tak. I, i razem z Juldi bardzo udane projekty. Bardzo udane projekty w wykonaniu kolegi. Później projekt Shopping.io. Ja o nim mówiłem przy 9 dolarach. On teraz kosztuje ponad 20. ATH prawie 300 dolarów. Także ponad 3000 wzrostu do ATH od momentu publikacji mojego materiału. 125%. Teraz, czy kolega inwestował? Nie. Projekt OneInch 266 podczas. No, oczywiście tutaj inwestycji w ten projekt, znaczy publikacji filmu, przepraszam, publikacji, nie inwestycji. Inwestycja była później na poziomie ponad 3 dolarów. Później kolega stake'ował ten token, to Wam pokazywałem w parze do BUSD. Nafarmiłem troszkę i wyszedłem przy tej samej cenie. Cena na koniec roku teraz 2,5 dolara, ATH na poziomie 8,65, także do ATH od publikacji filmu 225%, natomiast w tym momencie minus 6% na tym projekcie i tak jak Wam mówiłem, Kolega inwestował w ten projekt. Kusama 96 dolarów niecałe kosztowała w momencie publikacji filmu teraz 283 dolary i ATH na poziomie 620 dolarów 550% do ATH, 200% niecałe teraz inwestycje nie. to. cena podczas publikacji filmu 18 dolarów, cena na koniec roku 28 ATH na poziomie 55, 200%. Od, ATH, od filmu do ATH i 56% od filmu do obecnej ceny. Czy kolega inwestował? Tak, natomiast zdecydowanie po niższych cenach. Ja wspominałem o Polce. dot coś tam u siebie na kanale i mówiłem, że wtedy wchodzę i wszedłem na bardzo fajnych poziomach. Aczkolwiek sam film Opolka o Polka. dot w tym ekosystemie był parę miesięcy później, może miesiąc, może dwa później. Więc liczę to od momentu faktycznie takiego większego objaśnienia tego projektu. Dalej. Killing Network, kolejny projekt z Polka Startera, który wyszedł właśnie z platformy Polka Starter. Kosztuje on w tym momencie 5, znaczy kosztował wtedy 5 centów. Teraz kosztuje 15, a ATH miał na poziomie 2 dolarów i 80 centów. Także 5,5% do góry, obecnie 214% procent od swojego dołku i inwestycja była poczyniona. Student Coin to jest ostatnia cena ICO. Ta cena się zmieniała i ona tutaj była nawet o 60% niższa, bo tam było kilka faz sprzedażowych i faktycznie można było zdecydowanie niżej wejść, ale wziąłem tę cenę z Coin Market bo nie pamiętam dokładnie jaka tam była cena. Cena na koniec roku 0,5 centa, ATH 5 centów, 142% od filmu, no a teraz jest to minus 77%. Student Coina kolega już nie ma, sprzedał go na plusie niedużym, bo tam było z kilkadziesiąt procent. Niestety, no, patrząc na kapitał, który ten team uzbierał i patrząc na to, co potem zrobili, no to niestety okazało się to dość mocnym wypałem koniec końców. Nadal posiadają bardzo duże fundusze. Troszkę zmienili, wydaje mi się, podejście do tego, co chcą robić. Rozwijają faktycznie cały czas tą wiedzę blockchainową, kryptowalutową wśród studentów. No Natomiast jeżeli ktoś inwestował w to długoterminowo, to na razie zbyt dobrego wyniku nie ma. Później dwa projekty Milk oraz Shake, o których ja mówiłem z platformy, chyba ona się nazywa Space Swap. I w żaden z tych projektów kolega nie inwestował. Shake 82% w dół, od, AT, od filmu do ATH 237%, natomiast Milk 176% od filmu do ATH, a teraz na 18% do przodu. I tak jak widzicie, nie było inwestycji w te projekty. Big Short Bats, czyli projekt Rafała Zaorskiego. Cena podczas publikacji filmu 65 centów, jak sobie przeliczyliśmy później Ethereum, które tam poświęcaliśmy, jak się to teraz yy, mówi podobno. Na ten materiał no to 65 centów, cena na koniec roku 68 centów, ATH 6. Także też bardzo słaby wynik. Porównując te poprzednie projekty i kolega tutaj inwestował, także jest na yy, 5, 6 plusie, minus opłaty transakcyjne, no to tak naprawdę na minusie. Życie. Projekt Uniqly 18 centów, kiedy można było to kupić w privacie i na ten private można było się dostać. Teraz kosztuje ten projekt około 1,20$. Szczyt 8,29$. Bardzo tak samo, tak samo jak w przypadku ASCO to była jedna szpila do góry. Ktoś to zbił zaraz. Średnia cena w ATH to było w okolicach 5, że tak powiem, dolarów powiedzmy, więc 5-5,5 tak naprawdę można było spokojnie wtedy sprzedać. Od filmu do ATH 4,5 od filmu do teraz 600 i kolega tutaj jak najbardziej inwestował. Wajot Projekt 87 centów niecałe podczas publikacji filmu, teraz 25, szczyt 3 3,60 dolarów, 314 procent od filmu do szczytu, no a teraz niestety, ale minus 70%. I tak, inwestycja była poczyniona, natomiast projektu już dawno nie mam, czy znaczy kolega nie ma Pff. i sprzedane na niewielkim plusie, tak jak w przypadku Student Coina. Projekt Helmet Insurance, z tego co pamiętam, taka platforma, coś podobnego do Pancake Słapa, chcieli swój model initial Insurance, Insurance Offering zaproponować i wyglądało to naprawdę bardzo ciekawie, sam to jak widzicie, kolega wszedł. Niestety cena na koniec roku 90% w dół, ATH miał tylko 70% wyższe. Temat się po prostu nie przyjął wśród społeczności, no i niestety temat, że tak powiem przepadł. Dalej, Synapse Network, polski projekt, 5 centów to była taka cena przy publicznej chyba sprzedaży z tego co pamiętam, 36,5 centa w tym momencie ten, ten projekt kosztuje, na ATH miał na poziomie 77, i pół centa 1450% od filmu do szczytu, i do tego momentu 630% do przodu. Natomiast jak cena spadła z 50-60 na te 30, to i tak ludzie zaczęli psioczyć, Jak to w każdym przypadku? No, co wy robicie? Nic ciekawego nie robicie. Dajcie newsy, dajcie newsy. Chociaż Sign of Network to jest projekt, który chyba najczęściej wysyła mi powiadomienia z nowymi informacjami. ale Januszek, którzy zainwestowali 100 zł, i tak będą psioczyć, że przecież projekt nic nie robi, nie? Chociaż zrealizował więcej niż obiecywał na roadmapie. No cóż, takich to dorosłych inwestorów w tym kraju mamy. Probit 51 centów podczas publikacji, 32 centy obecnie, 63 centy ATH, 23% można było na tym zarobić. No a teraz minus 37%. Kolega zainwestował i nadal trzyma te tokeny, nadal trzyma te tokeny. Ile wrzucił to widzieliście na filmie, tam było chyba 500 dolarów, także no nie jakaś zawrotna suma powiedzmy, natomiast no niestety, ale cały czas na minusie projekt, ten token probitowy nie przyjął się, aczkolwiek chyba jest w tym momencie już deflacyjny albo przynajmniej więcej się go nie wytwarza w porównaniu do na przykład projektu, tokena projektu i giełdy Huobi czy Kucoin, no to akurat probit poradził sobie słabo. I na koniec 24 czy 23 projekt. Formation, 3 centy w private sale'u 4,5 centa w tym momencie, 43 centy przy ATH, do ATH 1330%, w tym momencie 53% do przodu. Natomiast ja tutaj domyślam się, że większość z Was nie kupiła tego w private, tylko w jakiejś kwocie po private sale'u i większość jest na stracie. Niestety, no, zespół dał ciała z wieloma terminami plus hack został tam przeprowadzony i 100 tysięcy dolarów im ukradli. Teraz już prawie do, że tak powiem dowieźli tą swoją aplikację. Zobaczymy co z tym projektem dalej będzie. Ja długoterminowo znaczy inwestowałem oczywiście to tak, kolega inwestował, natomiast długoterminowo nie wierzę już w ten projekt. Nawet patrząc na to kto za, za nimi stoi, no to sorry. Za dużo błędów na początku, żeby gdzieś tam chciał dalej to trzymać. Także czekam na jakąś pompkę i trzeba będzie się ewakuować, ale to już Wam mówiłem na Live I ok, jak popatrzymy tak e, średnio, jak to wyglądało, to od momentu publikacji filmu do ATH średnio można było zarobić 3000%. Oczywiście jest tutaj kilka projektów, które to dość mocno podbijają, ale jest też dużo takich pośrodków, gdzie te wartości faktycznie można było zgadnąć. Najwyższy wzrost ASKO 17%, 000%, ponad najniższy 23%. No to jest chyba ten Probit. Akurat to ręcznie wpisałem, więc, więc mogą się pomylić o jakieś procenty, no 23,5 no to będzie probit. Później jeżeli chodzi o procentowy wzrost na koniec roku najgorzej, no to Julbi, tak jak powiedziałem, projektu tego tokenu już nie ma, jednego z dwóch, minus 100%, najwyższy wzrost do tego momentu zanotowała stolana, niecałe 5000%, średni wzrost 1438%. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o tą pierwszą połowę tokenów, Którą, o której mówiłem tak naprawdę przez pierwsze pół roku, Tutaj ja wam wspominałem na początku, nie wpisywałem tu żadnych miesięcy. Każdy może sobie sprawdzić te materiały, każdy porównać z tym, co widziałem, czy mówię prawdę, czy nie. Nie mam sensu jakby tutaj kłamać w żaden sposób, także tak to wyglądało. Z większości oczywiście inwestycji jestem zadowolony, z paru nie jestem, parę projektów mi to się mocno zawiodło. Oczekiwałem zdecydowanie więcej, ja nie mówię tutaj już konkretnie o procentach, ale jakby o podejściu tych projektów i po prostu o realiza realizację tego, co zakładali, to co nam mówili na wstępie, kiedy w ten projekt mogliśmy wejść. No niestety parę projektów dało ciała i to dość mocno, jak widać, liczby też mówią same za siebie. Także no cóż, pozostaje nam się cieszyć, że jednak średnia jest na plus i tak naprawdę o to chodzi w inwestycjach, szczególnie w rynek kryptowalut. To tak jakbyście inwestowali w startupy. Pamiętajcie, że większość z tych projektów można nazwać startupami. W świecie takim realnym, poza kryptowalutowym na 10 startupów to jeden przetrwa dłużej niż 5 lat, a później z tych, z, tego, z tych iluś co przetrwało i tak kolejne 5 lat przetrwa znowu jakaś garstka tylko. W świecie kryptowalut i tak lepiej się opłaca inwestować. Nawet na chybił trafił, bo i tak większa szansa jest na to, że te projekty dadzą wam po prostu zarobić. Oczywiście kupując je w od, odpowiednim momencie. Jak je kupujecie na potężnym wzroście i projekt już urósł x tysięcy procent, a wy jesteście na tyle chciwi, że szukacie jeszcze kolejnych projektów, kolejnych procentów, no to sorry bardzo, ale wtedy nie zarobicie. Natomiast jeżeli kupujecie na początku takich projektów, albo w dołku gdzieś, może jakaś Bessa, może jakaś korekta głębsza, jak na przykład odbyła się ona w maju, no to na większości z tych projektów dało się po prostu zarobić. Tyle z mojej strony dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, łapa w górę i widzimy się w drugiej części tego filmu. Cześć!